Cześć! Jeżeli wybieracie się do Stambułu w najbliższym czasie i wybieracie się do tego miasta po raz pierwszy, to ten film jest zdecydowanie dla Was. Dzisiaj opowiem Wam o takich praktycznych informacjach o tym, co powinniście wiedzieć, przygotowując się do wycieczki do Stambułu. Zapraszam do oglądania. Pierwsza rzecz, kiedy najlepiej przyjechać do Stambułu? Dlatego, że takie pytania często pojawiają się na grupach facebookowych dotyczących Turcji, także zastanawiacie się, kiedy jest najlepsza pora, aby do Stambułu przyjechać. Moim zdaniem najlepsza pora na odwiedzenie Stambułu to jest koniec kwietnia, maj, czerwiec, wrzesień i pierwsza połowa października, dlatego że pod koniec kwietnia już zaczyna się sezon i zaczyna się już taka stambulska wiosna. Maj i czerwiec są bardzo ciepłe, a nie są jeszcze upalne i tak samo jest z wrześniem i pierwszą połową października. Wprawdzie czasami może zdarzyć się deszcz w październiku, ale generalnie temperatura jest nadal wysoka, około 20 stopni, 22 stopnie, także jest to idealna temperatura na zwiedzanie. Lipiec i sierpień są najgorętszymi miesiącami w Stambule, więc temperatura zawsze jest 30 stopni, powyżej 30, więc czasami to może utrudniać zwiedzanie, zwłaszcza jeżeli chcecie dużo spacerować, no a prawdopodobnie będziecie dużo spacerować, jeżeli będziecie zwiedzać Stambuł. Więc jeżeli taka pogoda Wam nie przeszkadza, to jak najbardziej lipiec i sierpień są fajnymi miesiącami na odwiedzenie Stambułu. Jednak jeżeli nie lubicie upałów, to radziłabym unikać organizowania wyjazdu właśnie w lipcu i sierpniu. Jeżeli chodzi o pozostałe miesiące, czyli ten Stambuł poza sezonem, czyli to powiedzmy tak druga połowa października i do połowy kwietnia, to pogoda jest bardzo zmienna i bywa różnie. Dlatego, że na przykład mieliśmy bardzo ciepły listopad w tym roku, co nie znaczy, że tak samo będzie za rok. Dlatego, że tak jak mówię, temperatura jest bardzo niestabilna, możemy mieć 20 stopni, możemy mieć 5 stopni. No jeżeli chcecie planować właśnie wyjazd do Stambułu poza sezonem, to musicie się liczyć z tym, że pogoda może być bardzo różna. Najbrzydszym miesiącem w Stambule jest chyba marzec. Dlatego, że bardzo zimno jest w marcu zazwyczaj, no i niestety też pierwsza połowa kwietnia, mimo że nam się już wydaje, że kwiecień to wiosna, to w Stambule jest zazwyczaj w tym okresie zimno. Jeżeli chodzi o wizy, to Polacy nie potrzebują zakupować żadnej wizy, możecie nawet wjechać na dowodzie osobistym, nie potrzebujecie paszportu, ale wiadomo, że nie możecie przebywać nieograniczoną ilość czasu, także wiza jest ważna na 6 miesięcy i w ciągu tych 6 miesięcy możecie przebywać na terenie Turcji 90 dni, czyli tak jak przyjedziecie do Stambułu, to maksymalnie, czy do Turcji, tak, to maksymalnie możecie zostać na tej wizie 90 dni. Często pojawiają się takie pytania na grupach facebookowych odnośnie tego, co zabrać, jaką walutę zabrać ze sobą do Turcji. I ja często widziałam też, że turystom nie chce wymieniać się pieniędzy, na przykład przyjeżdżają z dolarami albo z euro i nie chce im się wymieniać na tureckie liry, więc w takich turystycznych miejscach płacą w euro, czy jak kupują pamiątki, czy czasem gdzieś na bazarach, ale to jest bardzo zła strategia, dlatego że to absolutnie nie jest opłacalne, więc faktycznie też nie opłaca Wam się wymieniać waluty euro, złotówek w Polsce na liry, tylko najlepiej przywieźć sobie po prostu obcą walutę tutaj i wymienić tutaj w lokalnym kantorze na liry. I tak jest najbardziej, i to jest najbardziej opłacalne. Nie ma sensu płacić w euro, w dolarach. Czasami właśnie turyści mówią, że a nie opłaci mi się, bo nie chcę dużo wymienić. I później targują się na tych turystycznych bazarach i płacą w euro, czy tam właśnie kupują magnesy, a to absolutnie nie jest dla Was korzystne. Kolejną kwestią, o której chciałabym wspomnieć, to że czasami nie wszyscy wiedzą, że w Turcji jest inna strefa czasowa niż w Polsce. Dlatego, że w Turcji, i też co jest ważne, Turcja nie zmienia czasu z letniego na zimowy. Dlatego w okresie letnim różnica czasowa między Polską a Turcją to godzina, tutaj jest zawsze godzina do przodu, natomiast zimą mamy 2 godziny różnicy. Także o tym warto też pamiętać. Ja wiem, że smartfony automatycznie zmieniają i pokazują Wam godziny w lokalnej strefie czasowej, ale też myślę, że warto mieć to na uwadze. Jeżeli chodzi o lotniska i o komunikację miejską, to należy pamiętać, że w Stambule mamy 2 lotniska. Jedno jest po europejskiej stronie IGA Istanbul i drugie jest po azjatyckiej stronie Sabiha Gökçen. Generalnie z obu lotnisk jest całkiem dobrze zorganizowany dojazd do miasta.
Jeżeli chodzi o komunikację miejską w Stambule, to jest ona całkiem dobrze zorganizowana. Myślę, że nie będziecie mieć absolutnie problemu, aby poruszać się po tym mieście, szczególnie, że jako turyści będziecie się za bardzo oddalać od tych turystycznych dzielnic, także bez problemu możecie poruszać się po Stambule. Ja mam dla Was darmowy e-book, jeżeli chodzi o komunikację miejską i o dojazd z lotnisk właśnie do turystycznej części miasta. Zajrzyjcie do opisu i zobaczcie, co musicie zrobić, aby dostać ten darmowy e-book. Kolejna kwestia, która często pojawia się w pytaniach, to internet. Jak mieć stały dostęp do internetu, będąc w Turcji? Wiadomo, że Turcja nie jest częścią Unii Europejskiej, nie mamy po prostu takiej wygody jak w Unii Europejskiej, a roaming niestety jest bardzo drogi. I też czasami niektórzy zastanawiają się, czy kupować kartę SIM u tureckiego operatora. No nie jest to opłacalne, dlatego że ona musi być zarejestrowana, ona jest dosyć droga, a jeżeli nie planujecie na przykład dłuższego pobytu w Turcji, tylko na przykład tydzień, dwa, to faktycznie Wam się to nie opłaci. I to, co mogę Wam polecić, z tym, że tutaj od razu zaznaczę, że ja nigdy nie korzystałam z tej opcji, natomiast bardzo wielu podróżników, bardzo wiele osób, które już odwiedziły Turcję i korzystają z tej opcji, dlatego jestem przekonana, że jest to bardzo dobre rozwiązanie, to jest wirtualna karta SIM. Po prostu musicie ściągnąć aplikację i wykupić pakiet dla Turcji i macie różne pakiety dostępne w zależności od Waszych potrzeb. W opisie podam link do wirtualnej karty SIM, także możecie zobaczyć sobie na tej stronie internetowej, jak to wszystko działa. Ewentualnie też podam Wam link do konta na Instagramie Pawła Mundification, może nawet go znacie, ponieważ on w swoich zapisanych stories ma bardzo dobrze opisaną właśnie, opisane to, jak działa karta, wirtualna karta SIM i o ile się nie mylę, ma też kod, z którego możecie skorzystać i zakupić wirtualną kartę SIM ze zniżką. Jeżeli przyjeżdżacie do Stambułu, to miejcie na uwadze to, że wszystkie muzea zamknięte są w poniedziałki. Niektóre prywatne muzea są faktycznie otwarte w poniedziałki, a zamknięte w inne dni, ale Wy jako turyści będziecie raczej odwiedzać właśnie tylko te państwowe muzea i one wszystkie zamknięte są w poniedziałki, z wyjątkiem Pałacu Topkapı, dlatego że Pałac Topkapı zamknięty jest we wtorki. Także miejcie to na uwadze, kiedy planujecie wycieczkę, planujecie zwiedzanie. A jeszcze Grand Bazar. Grand Bazar jest zamknięty w niedzielę, bo to też jedna z głównych atrakcji turystycznych, także też warto mieć to na uwadze. Kolejna rzecz to gdzie zatrzymać się w Stambule. Nie będę Wam polecać żadnych hoteli, dlatego że po pierwsze ja z hoteli w Stambule nie korzystam, poza tym jest bardzo dużo opcji, są Airbnb, są hotele, a też każdy z Was ma inny budżet, każdy z Was ma inne zapotrzebowania, więc to jest bardzo indywidualna sprawa. Natomiast jeżeli przyjeżdżacie pierwszy raz do Stambułu, no to najłatwiej będzie Wam się zatrzymać w okolicy Sultanahmet. Nie ma co, naprawdę, Stambuł jest ogromnym miastem i uważam, że nie ma co zatrzymywać się w jakimś innym hotelu, dlatego że po prostu będziecie mieć bardzo daleko do tych głównych atrakcji. A właśnie na Sultanahmet znajdują się wszystkie najważniejsze zabytki, które będziecie chcieli odwiedzić. Także i będzie po prostu, dlatego zatrzymanie się w okolicach placu Sultanahmet będzie dla Was najwygodniejsze, ponieważ nie będziecie musieli tracić czasu na dojazdy i po prostu będzie Wam się przyjemniej zwiedzało. Kolejna kwestia, o której chciałabym wspomnieć, to też często się to pytanie pojawia. Czy Turcy znają język angielski? Jeżeli jesteście w Stambule w turystycznych dzielnicach, to bez problemu dogadacie się w języku angielskim, dlatego że po prostu tam w okolicach właśnie Sultanahmet, Grand Bazaru, czy nawet Istiklal Alei, tam ludzie zazwyczaj znają angielski, dlatego że oni są przyzwyczajeni do tłumów turystów i w takich turystycznych dzielnicach dogadacie się bez problemu. Także tym nie musicie się martwić. I kolejna rzecz. Co spakować do walizki, jeżeli wybieracie się do Stambułu czy do Turcji? Na pewno krem, sunscreen, który Was ochroni przed słońcem i też nawet jeżeli jeździcie poza sezonem, to zawsze warto mieć ze sobą jakiś krem ochronny, dlatego że słońce tutaj jest zawsze mocne, więc i mówi się, że zawsze powinniśmy go używać, niezależnie czy jest gorący sezon i upalne lato, czy właśnie jest środek zimy.
Także zawsze polecam Wam mieć ze sobą sunscreen. To, co warto mieć ze sobą w walizce, to przede wszystkim, jeżeli chodzi o panie, to na pewno jakąś chustę i może jakieś skromniejsze ubranie, dlatego że jeżeli planujecie odwiedzać meczety, a będąc w Stambule, no to raczej ciężko pominąć zwiedzanie meczetów, dlatego przede wszystkim musicie mieć jakąś chustkę czy szal, żeby przykryć włosy i ramiona. I też pamiętajcie, że do meczetów nie możemy wchodzić w krótkich spodenkach czy właśnie w krótkich spódnicach, więc zawsze trzeba mieć właśnie może jakąś dłuższą spódnicę czy spodnie. Jeżeli chodzi o takie popularne meczety, jak na przykład Błękitny Meczet czy Meczet Sulejmana, to na pewno przed wejściem tam, nawet jeżeli nie macie chusty czy właśnie czegoś, żeby przykryć nogi, jeżeli macie krótkie spodenki, to na pewno tam dostaniecie jakąś chustkę. Natomiast ja myślę, że zawsze warto mieć lepiej ze sobą. Jeżeli chodzi o panów, to panowie powinni mieć też spodenki poniżej kolan. I też do walizki warto zapakować wygodne buty, dlatego że nawet jeżeli zatrzymacie się w okolicy Sultan Ahmed, to na pewno będziecie bardzo dużo chodzić. Nawet jeżeli pójdziecie zwiedzać sam pałac Top Kapy, to jest zwiedzanie na kilka godzin tak naprawdę i tam jest bardzo dużo chodzenia. Czy będziecie nawet, nie wiem, chodzić po samym placu Sultan Ahmed, czy po Grand Bazarze i tak dalej, czy będziecie chcieli iść na przykład do meczetu Sulejmana, więc tam troszkę musicie iść pod górkę. Ale za takie piękne widoki są stamtąd. Dlatego warto mieć ze sobą wygodne buty, bo też właśnie Stambuł nie jest... Stambuł jest dość taki stromy, te chodniki nie zawsze są takie równe, więc w Stambule jest czasem tak, że idzie się góra-dół, góra-dół. Dlatego wygodne buty to podstawa. A skoro już wspomniałam tutaj o ubiorze, to też czasami ludzie się pytają, jak ubierać się w Turcji. Otóż normalnie, tak samo jak ubieracie się w Polsce, dlatego że tutaj nie ma żadnego obowiązku nakrycia głowy, nie musicie ubierać się skromnie, zresztą jeżeli zobaczycie właśnie na to, jak ubierają się tutaj Turczynki, to wcale nie różnią się od tego, jak ubierają się ludzie w Europie. Tak jak wspomniałam, jedynie musicie pamiętać, że jeżeli zwiedzacie meczet, no to właśnie musicie pamiętać o tym, żeby ubrać się skromnie, a tak to nie musicie martwić się o to, w co się ubrać. Po prostu ubierajcie się tak, jak ubieracie się w Polsce. I kolejna kwestia, często poruszana, czy w Stambule jest bezpiecznie? I o to zazwyczaj pytają się panie, które chcą solo podróżować do Stambułu. Moja odpowiedź jest prosta. Tak, w Stambule jest bezpiecznie. Ja sama jako turystka wiele razy przyjeżdżałam do Stambułu sama i kręciłam się nie tylko wokół turystycznych dzielnic, ale też właśnie zwiedzałam te nieturystyczne i nigdy nie miałam żadnych nieprzyjemnych sytuacji. Natomiast to, na co chciałabym zwrócić uwagę, to przede wszystkim zachowanie zdrowego rozsądku i pamiętanie o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Co mam na myśli, mówiąc podstawowe zasady bezpieczeństwa, bo to nie tylko chodzi o to, żeby przestrzegać tych zasad w Stambule czy w Turcji, ale w każdym innym kraju. Czyli po prostu, jeżeli jesteśmy w jakimś nowym miejscu, którego nie znamy, no to nie... W środku nocy nie będziemy chodzić po dzielnicach, których nie znamy. Jeżeli raczej nie umawiamy się z jakimiś przypadkowymi osobami, które chcą gdzieś zabrać nas, na przykład, nie wiem, do klubu czy do jakiejś restauracji wieczorem w jakieś odległe miejsce. Też pamiętajcie, że to, że nieznajomość języka też wpływa na Waszą niekorzyść, w razie czego gdybyście miały jakąś niebezpieczną sytuację. Dlatego takich rzeczy oczywiście trzeba unikać nie tylko w Turcji, ale wszędzie, na całym świecie, gdziekolwiek nie podróżujecie. No i oczywiście nie pijemy drinków od jakiegoś nieznanego pochodzenia. No tak jak mówię, to są takie podstawowe zasady bezpieczeństwa, o których wszyscy powinniśmy pamiętać. Natomiast jeżeli chcecie, i tak jak wspomniałam, że Sultan Ahmed jest najlepszym miejscem do zatrzymania się na pierwszy pobyt w Stambule, i to nie tylko chodzi o to, że będziecie mieć najbliżej do wszystkich zabytków, ale też właśnie w kwestii bezpieczeństwa, bez problemu będziecie mogły wieczorem sobie wyjść i pospacerować po okolicy, dlatego że tam zawsze jest dużo policji. I jest to bezpieczne miejsce, tak samo nawet jeżeli chcielibyście pospacerować sobie wieczorem po moście Galata czy nawet Alei Istiklal, to tam naprawdę to są miejsca, gdzie, tak jak mówię, zawsze jest dużo policji i są bezpieczne. Natomiast nie polecałabym
jakichś wieczornych, nocnych eskapad po jakichś dalszych dzielnicach nieturystycznych, bo nie ma takiej potrzeby i nie ma sensu ryzykować. I ostatnia rzecz, o której chciałabym powiedzieć, to napiwki. Czy dawać napiwki w Turcji? Bo też gdzieś się kiedyś pojawiło takie pytanie, no więc generalnie tak, napiwki w restauracjach dajemy, ale też musicie patrzeć dokładnie na rachunek, dlatego że coraz więcej restauracji po prostu te napiwki dolicza do rachunku. Dlatego jak dostaniecie rachunek i zobaczycie, że na przykład jakiś tam procent jest za serwis doliczony, to znaczy, że to jest po prostu napiwek i wtedy już nie musicie dawać, ale jeżeli na przykład nie ma doliczonego serwisu, to oczywiście możecie dorzucić napiwek, ale jest to kwestia indywidualna. Jeżeli nie dacie, to też się nic nie stanie. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o takie podstawowe, praktyczne informacje, które mogą Wam się przydać. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało piszcie w komentarzach albo napiszcie do mnie wiadomość, chętnie Wam pomogę. Jeżeli ten film Wam się podobał, to zapraszam Was do polubienia i do subskrybowania mojego kanału. Pamiętajcie, subskrypcje są za darmo, Was to nic nie kosztuje, a mi pomoże to w rozwijaniu kanału. Pamiętajcie, aby zajrzeć do opisu i sprawdzić, co należy zrobić, aby otrzymać e-book dotyczący komunikacji miejskiej w Stambule i dojazdu właśnie z lotnisk do placu Sultan Ahmet. Zapraszam Was również do obserwowania mnie na Instagramie, dlatego że tam często właśnie na stories dzielę się różnymi ciekawostkami dotyczącymi Stambułu. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie.